Do tej pory miałam okazję być ambasadorką konkursu Projekt z klasą oraz jurorką. Dzisiaj mam zaszczyt opowiedzieć Państwu i podzielić się z Państwem moim doświadczeniem dotyczącym realizacji różnorodnych projektów. Czym jest tak naprawdę projekt? Generalnie rzecz biorąc, o projektach wiemy już bardzo dużo. Wiele materiałów możemy znaleźć w sieci, dostępnych jest wiele publikacji, poradników, artykułów. Natomiast dotyczą one zwykle tych formalnych elementów oraz tych podstawowych. Ja chciałabym dzisiaj przybliżyć zakamarki projektu opowiedzieć o tych elementach, które są zapomniane, być może niedopowiedziane, ale dla mnie jednakowoż ważne. Co jest istotą projektu? W ogóle dlaczego realizujemy projekt? Idealnie byłoby, gdyby projekt skupiał różne dziedziny wiedzy, brał pod uwagę różne przedmioty oraz kształtował różne kompetencje. Istotą projektu jest samodzielna praca uczniów w realizacji konkretnego przedsięwzięcia na podstawie wcześniej ustalonych założeń czy też planu działań. Skupiamy się głównie w projekcie na takich czterech elementach, czyli wybór tematu, określenie celów oraz harmonogramu działań, działania te faktyczne już w projekcie oraz publiczna prezentacja. Ja natomiast na podstawie mojego doświadczenia chciałabym się skupić na trzech elementach, tak mogę to określić jako trzy etapy. Pierwszy etap to przed rozpoczęciem projektu, drugi etap to w trakcie realizacji projektu oraz trzeci etap czyli już to co się wydarza po projekcie. Przed realizacją projektu. Mogłoby się wydawać, że jest to prosty i szybki etap, nic bardziej błędnego. To jest mega ważny moment, ponieważ na tym etapie budujemy sobie całą przestrzeń do tego, żeby móc działać na późniejszych etapach. Co jest w takim razie ważne? Jakie elementy powinniśmy zrealizować? Na co powinniśmy zwrócić naszą uwagę? Ja Wyszczególniłam tutaj takie elementy jak tematyka i cele projektu, atmosfera w grupie integracja, plan działań i harmonogram spotkań, podział zadań, lista potrzeb, wzmocnienie i zmotywowanie uczniów. Tak naprawdę ujęłam tutaj te formalne części czyli właśnie tematyka, podział zadań, plan działań, harmonogram, lista potrzeb. One są bardzo ważne. Natomiast Równie ważne jest zadbanie o atmosferę i o integrację naszej grupy oraz takie pozytywne wzmocnienie. Musimy przeznaczyć na to przynajmniej jedno spotkanie. Nie bójmy się zorganizować dodatkowych spotkań z uczniami po to, aby oni się lepiej poznali. Nawet jeśli e, tak naprawdę w projekcie bierze grupa uczniów z jednej klasy i wydaje nam się, nauczycielom, że dobrze ich znamy, to mimo wszystko oni tworzą jakiś nowy byt nową grupę, która będzie zajmować się jakąś określoną tematyką i ma doprowadzić do powstania jakiegoś przedsięwzięcia wspólnie. W związku z tym nie żałujmy czasu na to, aby zorganizować różne aktywności, aby ich zintegrować, aby ich poznać, dlatego że na tych zasobach będziemy pracować później, w późniejszych etapach już realizacji projektu. Motywowanie i wspieranie jest równie ważne, i tutaj jest nasza rola ważna. To my musimy ich zagrzać do boju, to my musimy pokazać im ten cel, i to my musimy im tak naprawdę powiedzieć, że oni są najfajniejsi do tego, aby ten projekt się udał, że to właśnie oni ten projekt zrealizują i on wyjdzie najlepiej. Jeżeli my będziemy w tym autentyczni, jeżeli my ich do tego przekonamy, wówczas uczniowie również w to uwierzą. Pamiętajmy o tej naszej roli. Na co musimy uważać? No, przede wszystkim musimy uważać, żeby za bardzo się nie zagalopować. Co to oznacza? To oznacza, że my nie możemy przejąć pałeczki. Pamiętajmy o tym, że projekt jest uczniów, a my jesteśmy tylko wsparciem. Jak to się ma do mnie, zdarzało mi się, że tak weszłam w projekt, tak weszłam gdzieś tam w tematykę, że w pewnym momencie zauważałam, że to ja mam więcej do powiedzenia niż uczniowie. A nie o to chodzi. Jeżeli oni na tym etapie przed projektem nie poczują, że to jest ich pomysł, że to jest ich projekt, to tak naprawdę ten projekt może się nie udać. Chodzi o to, żebyśmy my byli takim wsparciem, zadawali pytania w odpowiednim momencie. Natomiast musimy dać tą przestrzeń i ten czas uczniom, żeby ich ugruntować w tym przekonaniu, że to jest ich projekt i tak naprawdę pałeczka leży po ich stronie. Gdy już mamy ustalony temat, gdy już mamy harmonogram, gdy już jest ustalony plan działań, gdy stwierdzamy, że atmosfera naszej grupie jest super, e, gdy grupa już jest zintegrowana, wówczas przechodzimy do realizacji projektu. I co wówczas może się zadziać? Co może się takiego wydarzyć? Co jest ważne i na jakie elementy powinniśmy zwrócić uwagę? Pozwoliłam sobie zrobić takie krótkie zestawienie. Mamy tutaj realizację zadań. Pomoc i konsultacje, rozwiązywanie konfliktów, mobilizowanie do działania, moderowanie spotkań, przygotowanie do prezentacji oraz właśnie cały czas wsparcie i doradztwo. Wydawałoby się znane wszystkim elementy, normalne elementy, normalne etapy, które musimy wziąć pod uwagę podczas realizacji projektu. Chciałam tutaj zwrócić uwagę na etap przygotowania do prezentacji. Gdy już uda nam się wykonać wszystkie działania w projekcie, cały plan został zrealizowany, często automatycznie przechodzimy od razu do prezentacji publicznej, nie zastanawiając się nad tym, czy nasi uczniowie rzeczywiście są do tego przygotowani. Warto poświęcić czas na to, aby stworzyć przestrzeń do prób i przestrzeń do zaprezentowania, że tak powiem, tej prezentacji w bezpiecznej przestrzeni. Wśród jakiejś grupy uczniów, być może klasy, żeby wzmocnić tych uczniów, którzy będą prezentować efekty projektu publicznie. Bo przecież w tej prezentacji nie chodzi o to, żeby wpakować ich na jakąś minę, tylko chodzi o to, żeby oni również byli z siebie zadowoleni, żeby mogli z głową podniesioną do góry zaprezentować to wszystko, co udało im się zrealizować przecież przez tak długi czas, jaki na ten projekt poświęcili. W związku z tym jest to bardzo ważne. Mobilizowanie do działania. Słuchajcie, tak, no, każdy ma w pracach projektowych taki etap, że w pewnym momencie jest jakiś stop, mamy jakiś impas, nie możemy pójść dalej. Może nam się nie chce, a może natrafiliśmy na jakąś grudę i po prostu nie umiemy tego pchnąć naprzód. My dorośli to mamy. Uczniowie również mogą natrafić na taki moment. W związku z tym, znowu jest tutaj nasza rola, aby ich mobilizować, aby gdzieś tam próbować ich podgrzać do boju, tak? aby znowu im się zachciało, ewentualnie musimy wiedzieć, że też potrzebny jest ten czas na to, aby być może spotkać się i zastanowić się, aby mm, padła jakaś refleksja związana z tym, co się dzieje, dlaczego tak się dzieje. Może pojawił się jakiś problem, może gdzieś w grupie jest jakiś konflikt. Nauczyciel na tym etapie projektu pełni taką rolę doradczą, motywacyjną, mobilizującą, właśnie. Jest też takim motywatorem oraz jest też taką osobą rozwiązującą konflikty czy też problemy, jeśli oczywiście takie się pojawią. Musimy być bardzo uważni. I musimy panować też nad sobą, żeby nie przejąć inicjatywy. I to jest znowu taka pułapka, żeby nie przejmować inicjatywy i żeby nie przejmować roli nauczyciela, roli uczniów, przepraszam. Jeżeli za bardzo wkręcimy się w to, że my jesteśmy nie tylko takim obserwatorem z boku i takim wsparciem, takim mentorem, to istnieje zagrożenie, że zaczniemy pewne zadania, pewne aktywności wykonywać za uczniów, a to nie o to chodzi, ponieważ w trakcie realizacji projektu ważny jest proces. Ważne jest to, co się zadzieje. Kolejnym ważnym, ważną taką wskazówką jest to, abyśmy brali pod uwagę fakt, że na tym etapie może zdarzyć się tak, że te działania niekoniecznie pójdą w tym kierunku, w którym my byśmy chcieli. Mam na myśli tutaj nas, nauczycieli, E, właśnie ja jestem w trakcie realizacji takiego projektu. E, projekt polega na stworzeniu e, aplikacji. E, generalnie rzecz biorąc, uczniowie zgłosili się do mnie e, z taką nadzieją, że będą mogli stworzyć aplikację w programie App Inventor. Ja bardzo się ucieszyłam, ponieważ bardzo lubię, jeżeli uczniowie e, działają z wykorzystaniem technologii, a już jeżeli mogą coś zaprogramować, to już w ogóle fantastycznie. E, zamodelowałam tak rozmowę, żeby dowiedzieć się. E, w jakiej tematyce chcieliby zrobić tą, tą aplikację, na jaki temat, co by miała przedstawiać, no bardzo się ucieszyłam, że ich pomysły szły w tym samym kierunku, w którym ja to sobie wymyśliłam, czyli że ma to być quiz. Już miałam w głowie quiz z niemieckiego, już miałam w głowie, że testują to uczniowie z klas siódmych, czyli moi początkujący, że będą mieć świetne powtórki. Już zacierałam ręce gdzieś tam w środku. I nagle już jest połowa, e, połowa czasu, który sobie przeznaczyliśmy na, reza, na realizację projektu, no i nagle lider, bo ten lider właśnie to jest uczeń, który jest tak właśnie zaawansowany technologicznie, mówi mi, że natknął, natrafił na jakiś problem, no i jednak to nie będzie quiz, tylko koło fortuny. No to możecie sobie wyobrazić, co się tam we mnie w środku zaczęło dziać. Ja po prostu już z tą wizją wcześniej jaki ten quiz może powstać, już ja już miałam wizję, jak oni to potem rozwiną, że będzie można sobie aplikację pobrać na smartfony. W związku z tym no nie było to łatwe dla mnie jako dla nauczyciela, żeby tak łatwo dać odpuścić i zgodzić się na tą wersję ucznia. Natomiast no i zaczęłam no nie powiedziała nie, bo tego nie możemy zrobić, ale z różnymi sposobami zaczęłam zadawać pytania. A jaki jest problem, a, a na jaki problem właśnie e, natrafił? A może ja go skontaktuję z osobą, która mu pomoże, da wskazówki. No i uczeń gdzieś tam bardzo umiejętnie przyjmował te moje inicjatywy, szedł za tymi wskazówkami, natomiast w pewnym momencie znowu się zameldował i powiedział. Proszę pani, no niestety problem przerósł nas i jednak decydujemy się na to ko koło fortuny. Przedstawił mi już projekty graficzne, które wykonał kolejny uczeń z grupy, przedstawił mi cały pomysł, wszystko. No i teraz słuchajcie, to taka, we mnie się znalazły takie dwie osoby. Jedna osoba, która mówi: Super, uczeń po prostu sam wymyślił, Przygotował mi nową wersję. Podaje argumenty, walczy o swoje, chce zrealizować ten projekt do końca. No, mega kreatywny, do, do tego umie walczyć o swoje same plusy. Natomiast ta druga strona, wiecie, ta zafiksowana na ten quiz, mówi, ale przecież miał być quiz, ale przecież miało być ileś tam słówek, przecież siódme klasy miały testować. Na te moje uwagi. Lider mówi, że i tak będą beta testy, tylko koła fortuny. Oni muszą mu pokazać, przetestować, czy aplikacja dobrze działa, czy nie ma jakichś błędów. I w tym momencie musiałam odrzucić tą moją egoistyczną część nauczyciela, właśnie tego nauczyciela, który gdzieś tam to nie jest złe, ale my musimy zdawać sobie sprawę, że coś po prostu, coś takiego jest w nas. Oczywiście nie każdy musi to mieć, ale jednak mamy w sobie takie zagrożenie, żeby za bardzo inicjować i za bardzo narzucać, co by miało być w tym projekcie. Ostatecznie odpuściłam. E, oczywiście z radością przyjęłam nową wersję. E, no i realizujemy właśnie koło fortuny. E, także, wracając do meritum, e, bądźmy uważni po prostu. Bądźmy uważni na to, co się dzieje, bądźmy uważni e, i słuchający też uczniów. E, przyjmujmy też ich propozycje e, i, i traktujmy to wszystko też jako takie wyzwanie i rozwój nas samych bo my nauczyciele przecież też musimy się cały czas rozwijać, a w ogóle to rozwój i uczenie się przez całe życie, przecież jest fajne. Kolejnym etapem, praktycznie już ostatnim, jest po zrealizowaniu projektu, tak? Czyli przechodzimy do etapu trzeciego, kiedy to mamy już zrealizowane wszystkie działania, kiedy już zadział się cały plan wydarzeń, cały harmonogram został spełniony, a my przechodzimy do podsumowania. I jakie elementy są tutaj ważne? Ewaluacja działań, podsumowanie zadań, rozmowa, refleksja oraz autoewaluacja. Wydawać by się mogło, że to są takie, wiecie, elementy na błysk. Natomiast nic bardziej błędnego, ponieważ są to bardzo ważne elementy. Elementy, dzięki którym możemy podsumować coś, co trwało bardzo długo, co kosztowało nas dużo czasu oraz wiele zaangażowania. Możemy też nauczyć uczniów takiej refleksji i takiego zastanowienia się nad tym, nad tym co się zadziało. Bardzo bym tutaj zwracała uwagę na to, aby. Nie robić tego na długich przerwach, aby nie robić tego na w przeciągu, nie wiem, 20 minut, nawet 30, dlatego że refleksja, autoevaluacja czy też samoocena to nie jest proste zadanie. Moje wskazówki to przede wszystkim wspólne spotkanie razem. Przede wszystkim wyłapanie tych elementów, które nam wyszły, to jest sprawa oczywista zawsze lepiej nam mówić o tym, co zrobimy dobrze. Ale również skupienie się na tych elementach, które są takimi prezencikami, można powiedzieć. Prezencikami to znaczy elementami, które nam nie wyszły, albo może które można poprawić, albo być może w przyszłości zrobić inaczej, ponieważ to jest ten element, dzięki któremu możemy się. Rozwijać i możemy uczyć się też na naszych błędach, bo należy pamiętać, że błędy są OK. To właśnie na błędach się uczymy. Ja nie pamiętam wszystkich moich błędów, natomiast, natomiast cieszę się, że je popełniałam, dlatego że na bazie tych błędów budowałam swoje doświadczenie. I na przykład dlatego mogę się teraz z Państwem podzielić tym, co wiem, chociaż jeszcze dużo wiedzy przede mną. Co jest jeszcze ważne? Często jest tak, że chcemy uczniów ocenić na tym, w tym momencie, na tym etapie. Ja wiem, że mamy system w szkole taki, że należy wystawiać stopnie, że musimy oceniać. Ja też to robię, również pracuję w szkole publicznej. Natomiast zastanówmy się, na czym tak naprawdę to ma polegać i nie przesadzajmy po prostu. Pozwólmy uczniom ocenić samych siebie. Pozwólmy, aby to uczniowie skupili się na tym, co fajnego udało im się zrobić, czy wywiązali się ze wszystkich zadań i jak oni by siebie ocenili. Ja staram się robić tak, że całą realizację projektu zamykam tak naprawdę w dwóch stopniach. Pierwszy stopień to jest za, cało, za ten dzień, kiedy prezentujemy, tak, czyli jest ten dzień prezentacji, uczniowie bardzo dużo rzeczy przygotowali. Tak naprawdę są jednością w tym momencie, bo każdy jest za coś odpowiedzialny i wszyscy w tym momencie dostają tą samą ocenę. Z reguły to jest szóstka. Natomiast jeśli chodzi o drugą, drugi stopień, no to już odwołujemy się tutaj do naszego planu działań i harmonogramu, czyli do tego, za co kto był odpowiedzialny. I tutaj zostawiam pałeczkę po stronie uczniów. Bo to oni mają teraz się rozliczyć z tego, czy rzeczywiście zrealizowali te założone cele, czy rzeczywiście wyrobili się ze wszystkim. Tutaj uczymy ich trochę takiej, wiecie, odpowiedzialności za to, co robimy, troszeczkę też takiej samokrytyki, ale to jest bardzo, bardzo dla nich rozwojowe. I wtedy te oceny mogą być różne. Powiem Wam, że uczniowie są mega dojrzali, naprawdę potrafią mega dojrzale podejść do sprawy. Czasem są bardziej krytyczni niż ja bym ich oceniła, natomiast tutaj oceny również zamykają się od szóstek do czwórek i te, te czwórki to już są naprawdę e, bardzo rzadkie. Więc projekt, musimy o tym pamiętać, że też to ocenianie ma być motywujące, a nie demotywujące. Chciałam jeszcze wrócić na chwilkę do, do momentu prezentacji. E, bo z reguły przyjęło się. Że prezentacja musi odbywać się tylko w jednej przestrzeni, czyli jest to prezentacja publiczna. Natomiast ja chciałam zachęcić do poszukiwań do tego żeby wyznaczyć więcej przestrzeni takiej prezentacji bo przecież możemy coś prezentować publicznie face to face w czasie rzeczywistym ale możemy również dać przestrzeń uczniom do tego aby zaprezentowali się online czyli stworzyli stronę bloga być może fanpage czy też wydarzenie możemy również zaproponować trzecią przestrzeń czyli przestrzeń korytarzy szkolnych gazetek ściennych w których uczniowie będą mogli zaprezentować właśnie informacje o projekcie o czym on był I wówczas zobaczcie, jak fajnie się rozłożą siły i fajnie się rozłożą zadania w, w, dla wszystkich uczniów. Każdy będzie miał tutaj swoją przestrzeń do tego, żeby się odnaleźć, żeby też się poczuć, że miał ten swój wkład do zaprezentowania. Nie każdy jest mówcą. Nie każdy lubi się pokazywać, nie każdy ma też tą odwagę, żeby przełamywać swoje wewnętrzne blokady i z tym walczyć. Dlatego myślę sobie, że takie osoby działając gdzieś online, czy też zrobiąc gazetkę, świetnie się zrealizują. No i chciałam wrócić, czy też chciałam przejść może, do mojej tytułowej zasady 4R. Zasada 4R to te podstawowe dla mnie elementy pracy metodą projektu. To, jest, to są relacje, to jest refleksja, to jest rozwój i to jest radość. Relacje. Myślę, że wszystkie te cztery elementy dość mocno wybrzmiały w tej mojej dzisiejszej wypowiedzi, i mogliście odczuć to, że gdzieś wszędzie przewija się właśnie relacja, czyli uczeń, nauczyciel, ta relacja między nimi, bo chodzi o to, żeby budować zespół. Chodzi o to, żeby budować zespół, ponieważ tak naprawdę relacja jest punktem wyjścia do osiągnięcia sukcesu. Jeżeli to, co mówiłam na początku, w tej pierwszej fazie etapu projektu, czyli przed projektem, zadbamy o tą atmosferę, zintegrujemy uczniów, to oni będą tak naprawdę razem chcieli konie przenosić, bo oni będą się znali, będą wiedzieli, na co mogą liczyć, jakie mają zasoby, będą się też chcieli wspierać. Do tego, jeśli dołożymy siebie, i stworzymy taki idealny duet, nas jako wiecie, tych, tego, te, te, ten wspierający, a nie ten tam integru, ingerujący za bardzo, no to myślę sobie, że ten projekt może naprawdę być czymś mega wyjątkowym. Refleksja. Dla mnie, refleksja osobiście jest bardzo ważna. Jestem ogólnie osobą bardzo refleksyjną, rozwodziłabym się generalnie nad każdym tematem. Natomiast Refleksja jest ważna w projekcie dlatego żeby uzmysłowić sobie na jakim etapie jesteśmy, co już nam się udało zrobić, co mamy jeszcze do zrobienia, żeby ta refleksja jest takim momentem zatrzymania się, żebyśmy tylko nie szli wiecie, odhaczali sobie listę to zrobione, to zrobione, to zrobione, tylko żebyśmy mieli ten moment teraz jest spotkanie, zastanawiamy się właśnie gdzie jesteśmy, co mamy jeszcze do zrobienia, a może trzeba coś zmienić, bo właśnie. Ważne jest też to, żebyśmy na przykład listy zadań czy też harmonogramu spotkań nie traktowali jak jakiegoś. Yy jak jakiejś kuli u nogi, tak? że to jest jakiś cyrograf. Musimy mieć z tyłu głowy, że to jest gdzieś tam otwarta też przestrzeń dla nas, tak? że jeżeli pojawi się jakaś sytuacja, której nie jesteśmy w stanie przewidzieć, po prostu, no tak się w życiu zdarza, to nie trzymamy się ściśle tych dat ustalonych, tylko jesteśmy elastyczni, jesteśmy po prostu ludźmi, którzy mogą usiąść, mogą właśnie poddać to, co się dzieje refleksji i zastanowić się, co możemy zrobić dalej. I tu znowu oddajemy głos uczniom. Naprawdę oni mają bardzo dużo do powiedzenia, tylko my musimy dać im na to przestrzeń. Rozwój. W projektach jest mega duży rozwój i to, to widać bardzo, szczególnie jeśli re realizujemy długoterminowe projekty. Ja z dumą patrzę często na moich uczniów, jak rozwinęły się ich umiejętności miękkie jak rozwinęły się ich kompetencje, jak to wpływa na ich późniejsze działania, już zupełnie niezwiązane z projektem. Pamiętajmy, że czas trwania projektu to jest mega rozwój dla naszych uczniów, ale również dla nas. Jeżeli jesteśmy uważnymi, refleksyjnymi nauczycielami, to zauważymy jak bardzo my się też rozwijamy. Chociażby dlatego, że właśnie ugryziemy się w język. I w tym momencie nie powiemy czegoś, czego będziemy później żałować. Tylko jednak zostawimy to uczniom, bo taka jest właśnie nasza rola. Radość. No, radość to jest chyba czymś najważniejszym. Nie wyobrażam sobie, żeby realizować jakiś projekt, nie wiem, ze smutkiem na twarzy albo z jakimś niezadowoleniem w ogóle. To chyba na, od początku ten projekt nie ma szans na, na sukces. Po prostu nawet nie wiem, czy ma szansę na to, żeby się skończyć e, pozytywnie. Natomiast radość. Nawet jeśli tej radości nie odczuwamy, postarajmy się w jakiś sposób. Yy... Wymyśleć jakieś aktywności, jakieś zabawy integracyjne, jakieś energizery. Zróbmy coś szalonego z uczniami. Wyjdźmy z nimi po prostu na jakąś pizzę, na lody, pogadajmy, nie wiem, obejrzyjmy wspólnie jakiś filmik, jakiegoś mema zróbmy. Spróbujmy tą radość rozbudzić w sobie. Człowiek radosny jest zdolny do przenoszenia gór, taka jest prawda. Więc radość jest bardzo ważnym elementem. E, poza tym, co jest jeszcze ważne? Ważna jest współpraca i ważne są technologie. Współpraca. Tak, uczniowie muszą współpracować. Odradzałabym realizację takich projektów, w których na przykład mamy grupę uczniów i każdy jest za coś odpowiedzialny i po prostu tylko i wyłącznie realizuje tą swoją ścieżkę, a nie ma między nimi tego ogniwa spajającego, gdzie muszą się komunikować, muszą podejmować wspólną decyzję albo coś zależy od tego, co zrobił na przykład inny uczeń. Ważne, żebyśmy starali się tak dookreślać, doprecyzować te zadania, żeby jednak było tak, że jeżeli jeden uczeń coś zrobi, to na tej bazie może działać na przykład następny uczeń. Albo przydzielać ich po kilka osób, jeżeli mamy liczną grupę projektową. To teraz wszystko zależy od tego, Je moje grupy liczyły od czterech osób, nawet do dwunastu osób. Czasem też są, jest cała klasa grupą projektową. Wówczas można wtedy jeszcze te poszczególne działania podzielić na takie podgrupy wzajemnie się uzupełniające. Do tego świetnie nadają się technologie. Nauczmy uczniów korzystać wspólnie z dokumentu, gdzie będą mogli wspólnie dopisywać, nadpisywać, też wymieniać się komentarzami, wskazówkami, refleksjami. Mam to przetestowane. W ostatnim projekcie, w którym brałam udział właśnie pod koniec sierpnia, uczniowie właśnie między innymi w ramach tworzenia projektu społecznego mieli też nabywać, znaczy rozwijać te kompetencje cyfrowe, czyli uczyć się też narzędzi, które mogą wspomóc ich pracę projektową. Projektową. Świetnie to było, że na tym etapie burzy mózgów wykorzystywaliśmy e, narzędzie właśnie do burzy mózgów, na przykład Amswer Garden, Poli, e, e, Mentimeter. Natomiast jeśli przechodziliśmy do planowania działań, wykorzystywaliśmy właśnie narzędzia, które umożliwi nam współpracę, czyli e, praca na dokumentach na przykład w chmurze. Jest to bardzo ważny element, ponieważ oni e, pomimo, że każdy robi co innego, spotykają się w jakimś miejscu i muszą być uważni na to, co napisał ktoś inny, to co dopisał, przeczytał też. Świetnie to też usprawnia pracę. E, później, jeżeli robimy jakieś ankiety, dokonujemy wyboru, również możemy wykorzystywać do tego technologię. Jest to szybsze, e, oszczędza nam czas na przykład właśnie na to, żeby budować relacje, tak, zamiast robić rundki i wypytywać, to możemy szybko zagłosować, a ten czas, który nam zostanie poświęcić na przykład na zabawę integracyjną. No i później prezentacja. Nie ograniczajmy uczniów tylko do jednej formy. Pokażmy im, że mogą stworzyć jakiś filmik w aplikacji, że mogą wykorzystać jakąś stronę webową, a może zrobią animację na przykład, może chcą nagrać podcast. Dajmy, może chcą zrobić też zwykłą prezentację i dajmy im wybór. Pokażmy im więcej narzędzi. Powiem Wam, że to wcale nie jest tak, że im trzeba krok po kroku wszystko pokazywać i że my spędzimy nie wiadomo ile czasu na to, żeby im tłumaczyć. Wcale nie. Oni, czyli nasi uczniowie, niby tacy obyci w, w tych technologiach, generalnie rzecz biorąc, ja mam takie wrażenie, że łakną jakichś fajnych narzędzi, którymi coś fajnego może im wyjść. W związku z tym, jak usłyszą, że e, mają zrobić jakąś prezentację, czy filmik, czy też w programie Bytable, czy Pouchun, idą w to jak w dym. I tak naprawdę nie potrzebują naszej pomocy. A nawet jeśli się zwrócą, to po prostu jej udzielamy. Nie bójmy się również komunikować z uczniami, ale tutaj mówię już do tych starszych. Uczniów, przez media społecznościowe. Bardzo fajnie utworzyć grupę do kontaktu, namówić ich też, żeby poznali te media społecznościowe od innej strony, właśnie na przykład od tej strony promocyjnej, jak zapromować na przykład nasz projekt, czy też jak stworzyć wydarzenie, na które zaprosimy innych. W ten sposób pokażemy im, że media społecznościowe nie służą tylko do rozrywki, ale również kształtują naszą rzeczywistość i mają wpływ na to, co robimy. Zachęćmy ich do tworzenia ulotek, plakatów. Jasne, ci uzdolnieni, niech namalują, niech nawet zrobią wycinankę. Natomiast ci, którzy chcieliby poznać jakieś narzędzia, pokażmy im na przykład kanwę, pokażmy im skąd czerpać darmowe zasoby, porozmawiajmy z nimi o prawach autorskich, bo to również jest ważne w realizacji projektu. No i ja, nauczyciel. Tak dużo się mówi o tym, że nauczyciel to jest. Właśnie ten doradca, ten mentor, ta osoba wspierająca. Potraktujmy tutaj tą naszą rolę jako wyzwanie, dlatego że to nie jest standardowa rola nauczyciela. Tak? My nasza rola jest, ta, jest taka, że mamy przekazywać wiedzę uczniom, że mamy ich czegoś nauczyć, mamy wystawić stopnie. Gdzieś tam jesteśmy tą osobą taką podającą. Natomiast w pracy metodą projektu zupełnie zmieniamy rolę. I to jest też fantastyczne, dlatego że my możemy się dzięki temu czegoś nauczyć, możemy się właśnie rozwijać, możemy zobaczyć siebie też z innej strony, możemy poznać siebie w zupełnie innej relacji z uczniami. Tego Potrzebuje każdy nauczyciel, naprawdę, żeby zobaczyć siebie z tej innej strony. Z tego, że w pewnym momencie, gdy mamy dość tego stania na ambonie, e, opowiadania o swoim przedmiocie czy też odpytywania uczniów, nagle możemy wejść. E, stać się członkiem zespołu, wejść w zupełnie inną rolę. Oprócz tego projekt jest świetną przestrzenią do tego, żeby zrealizować swoją pasję. Tak było ze wszystkimi moimi projektami awatarkowymi, które spektakularnie zakończyły się właśnie projektem Pożeracze Smutków, gdzie tak naprawdę wszystko się rozpoczęło od tego, że gdzieś tam lubiłam sobie w ciszy, w zaciszu domowym szyć gdy się okazało, że w gimnazjum mogę prowadzić zajęcia techniczne, napisałam program autorski z elementami krawiectwa, który miał polegać na tym, żeby uczennice właśnie szyły różne stworki, awatarki, jakieś stwory, najpierw z filcu, potem z pluszu. Okazało się, że to fajne jest, niesamowicie fajne, że mogę połączyć moją pasję do pracy jeszcze na dodatek tą pasją zarażam uczniów. I że oni w to wchodzą, i że oni też to robią, i że oni też to robią w czasie wolnym. I tak to wszystko się rozwinęło, że teraz co jakiś czas robimy takie akcje w ogóle popołudniowe, właśnie związane z życiem. Przychodzą również rodzice, przychodzi rodzeństwo, więc to jest też taki element dodany do tej pracy metodą projektów, że. Możemy iść krok dalej. Nie musimy trzymać się schematu. Możemy popatrzeć na to, co nas interesuje. Czego jesteśmy my, my, nauczyciele ciekawi, i spróbować odkrywać to razem z uczniami. Myślę sobie, że to jest mega fajne doświadczenie, szczególnie jeśli jeszcze pozwolimy uczniom, żeby oni nas czegoś nauczyli. To jest postawienie się troszeczkę po tej drugiej stronie. Zachęcam na spojrzenie na swoją rolę w projekcie właśnie w taki sposób. Na koniec. Przygotowałam taki dekalog nauczyciela, czyli takich, można powiedzieć, 10 przykazań, które są dla nas ważne w tym projekcie: wspieraj, a nie wyręczaj. Daj przestrzeń, rozbudzaj pasję i zainteresowania, i tutaj uczniów, i swoją to również. Dbaj o relacje i atmosferę. Pamiętaj, że błędy są ok. Na błędach się uczymy i dzięki temu, że je popełniamy, możemy się rozwijać. Wszyscy są ważni. Każdy członek naszej grupy, każdy członek zespołu jest jednakowo ważny. Obserwuj i reaguj. Zrób coś inaczej. Wyjdź poza schemat, wyjdź poza szablon. Zrób coś po prostu inaczej, nawet jeśli czasem w Twoim mniemaniu będzie to coś szalonego. Pamiętaj, że najważniejszy jest proces, nie efekt końcowy. To zawsze będę powtarzała. Nie licz... Nawet jeśli ten efekt końcowy nie będzie taki, jak sobie wymarzyliśmy. To i tak najważniejsze są te kamyczki, które zdarzają się po drodze, bo może się okazać, że to one były naszym największym sukcesem. To wszystko, co się wydarzyło w trakcie. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Zachęcam do realizowania projektów, do realizowania siebie. Zachęcam do wychodzenia poza szablon, poza schemat. No i mam nadzieję, że w tym roku również będę mogła czytać i podziwiać tak fantastyczne projekty jak w zeszłym roku, a może i nawet lepsze. Dziękuję.